i zobaczmy. Zgasły światła, jedziemy. Prowadzi Bartłomiej Piekutowski szeroko, teraz napędza się, pierwszy zakręt. Jakiś problem Macieja Gładysza, niestety nie będzie kontynuował tego wyścigu. No, pech młodego kierowcy Gładysz Karting Team. Niepocieszony Maciej Gładysz, widzimy, a tymczasem prowadzi w tym wyścigu Bartłomiej Piekutowski, drugi jest Filip Matejczyk, trzeci ten fantastyczny Ukrainiec Tymofi Chabrylec. Czwarta pozycja Szymon Szerszeń, później Jonathan Madden, Oskar Pomorski, Szymon Marut. Drugą grupę otwiera Dawid Maślakiewicz. 9 okrążeń do przejechania w tym wyścigu. Mają ci najmłodsi, a więc niespełna 10 kilometrów. Walka na tych pierwszych pozycjach. Bartłomiej Piekutowski prowadzi, ale drugą pozycję uzyskuje teraz Tymofi Chabrylec. Trzeci jest Filip Matejczyk. Jedzie bardzo szybko, młodziutki ukraiński kierowca. On się ściga również w Europie, a więc nie jest to anonimowy zawodnik. Wiele razy słyszeliśmy jego nazwisko przy okazji rozgrywek we Włoszech. No ale tutaj tuż za Filipem Matejczykiem również Szymon Szerszeń, Jonathan Madden, Oskar Pomorski. To jest ta pierwsza szóstka kierowców, jeśli dodamy do nich Bartłomieja Piekutowskiego i Tymofija Chabryleca. No i ten środek stawki, tam jadą Szymon Marut, Oskar Pomorski, Karol Pasiewicz, Dawid Maślakiewicz, Maksymilian Obst. Jest jeszcze Kotaro Murai, japoński młodziutki zawodnik, który troszeczkę, co prawda, traci tutaj do tej grupy, ale tam z tyłu również trwa walka. Tam jest 8 kierowców, którzy walczą o te ostatnie pozycje. A tymczasem Bartłomiej Piekutowski na prowadzeniu. Dobre tempo zawodnika Unic Racing. Przypomnijmy, w klasyfikacji generalnej prowadzą obaj, Bartłomiej Piekutowski, Filip Matejczyk. Filip Matejczyk na pozycji numer 1. Tutaj różnica między tą dwójką zawodników niewielka, 29 punktów. No i oni mają świadomość, że ten przedostatnim weekendzie wyścigowym, który obserwujemy teraz, liczy się każdy punkt. Przypomnijmy, że tutaj można sobie odliczyć najsłabsze wyścigi, ale nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza ta ścisła czołówka, zwłaszcza ten czub kategorii tutaj musi szukać punktów w każdym biegu. 4 okrążenia do końca. Bartłomiej Piekutowski, Tymofi Chabrylec, Filip Matejczyk. To jest ta pierwsza trójka. Już się wykrystalizowała, już się odłączyła od tej dużej grupy, którą otwiera teraz Szymon Szerszeń z Bambini Racing, tuż za nim Jonathan Madden, później Oskar Pomorski, Szymon Marut, no i trójka kolejnych kierowców. Dawid Maślakiewicz, Karol Pasiewicz i jadący tuż za nim Maksymilian Obst. Drugą część stawki tworzą Kotaro Murai, Aleksander Wójcicki, który tutaj otwiera tą pozostałą część stawki. Kotaro Murai samotnie teraz przemierza kolejne okrążenia. Tutaj widzimy następne kółko rozpoczęte. Wciąż bez zmian na prowadzeniu, a tutaj
ta druga część stawki. Maksymilian Obst tuż za Karolem Pasiewiczem, przed nimi Dawid Maślakiewicz. Za moment rozpoczniemy dwa ostatnie okrążenia. Tymczasem ten, który jest na drugiej pozycji, Timofey Chavrilec, z najlepszym czasem 55 sekund 692 tysięczne. Jedzie znacznie szybciej na tych ostatnich kółkach niż Bartłomiej Piekutowski. Tutaj różnica nawet 0,3 sekundy, a więc tempo nieporównywalnie lepsze od lidera tego wyścigu, ale pozycja numer 2. Ukraińca, tuż za nim Filip Matejczyk, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Rotaxa w tej kategorii. No i tutaj na tych dwóch ostatnich kółkach rozstrzygnie się z pewnością, kto zwycięży w tym wyścigu. Za moment rozpoczniemy ostatnie okrążenie tego długiego toru, ponadkilometrowego toru w Toruniu. Przypomnijmy, on utworzony, zbudowany 4 lata temu i rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Bartłomiej Piekutowski, Timofey Chavrilec i Filip Matejczyk. Tutaj walka na kolejnych pozycjach. Widzimy Szymon Szerszeń i Oskar Pomorski. I ta trójka prowadzących. Bartłomiej Piekutowski, Timofey Chavrilec, Filip Matejczyk. Za moment ostatnie sekwencje zakrętów tego wyścigu. Obejrzał się teraz Bartłomiej Piekutowski. Ukrainiec zyskał troszeczkę na tym spojrzeniu Bartka. Teraz wyjeżdżają na prostą startową, ale chyba nic się tutaj nie zmieni. Bartłomiej Piekutowski już widzi flagę szachownicę, mija linię mety. Drugi Ukrainiec, Timofey Chavrilec, trzeci Filip Matejczyk, czwarty Jonathan Madden, później walka Oskara Pomorskiego i Szymona Szerszenia, Dawid Maślakiewicz, Maksymilian Obst, Szymon Marut, Kotaro Murai. Teraz walka o kolejne pozycje. Jest tam Gleb Protasow, jest Aleksander Wójcicki, Oskar Sitek, Lukas Malek ze Słowacji, Karol Pasiewicz na pozycji 15 i kolejny z ukraińskich zawodników Rostisław Kostyna, Borys Rogala, Julia Obuj, Gustaw Wiśniewski i Maciej Gładysz na pozycji 20. Ten, który miał największego pecha na pierwszym kółku, zakończył rywalizację w tym wyścigu.